wstaje ze wschodem słońca. Potem trening dostarcza mu endorfiny na cały dzień. O sobie mówi tak, jestem tylko szefem kuchni. Ale dla gości restauracji i zespołu, z którym pracuje, jest liderem. Perfekcyjnym, wymagającym, mocno skupionym na pracy. Jak sam twierdzi, lepiej być w czymś najlepszym niż we wszystkim średnim. Poznajcie Przemka Klimę, najmłodszego szefa kuchni, który jako pierwszy w Polsce ma na swoim koncie już 2 gwiazdki Michelin. Jestem mega zadowolony z tego, że tutaj tworzymy tą historię, w tym moim Krakowie, który jest tak nieobliczalny, jeśli chodzi o gastronomię i też nieodkryty. Przyjeżdżając tu 3 lata temu, 3 chyba, 4 pewnie, to mówiłem, że to jest trochę dziki zachód, bo mamy fajne restauracje, mamy piękne zaplecze, mamy blisko góry, mamy super lasy, rzeka jest zaraz, mamy produkt w najwyższej klasie dla mnie. Tylko jest teraz problem. Możliwość taka, żeby złapać ten produkt, wydobyć ten produkt i wydać go na talerzu. Tylko musisz go pokazać jak najbardziej prawdziwie. Jaką historię opowiadacie na swoich talerzach? Naszym zadaniem jest pokazać ludziom, jak wygląda produkt, który zerwaliśmy na polu, w lesie, czy gdzieś tam mamy od dostawcy naszego zaprzedzianego. I pokazać go w postaci takiej surowej, a później przetworzonej, powiedzmy, na talerzu, jak on może smakować w inny sposób i co można z niego zrobić. Bo ze szczawią nie tylko robimy, powiedzmy, zupę szczawią, ale można zrobić piękny sorbet, czy piękny krem, czy w ogóle 1000 sposobów, tylko nasza wyobraźnia nas blokuje i technika. A my akurat mamy wyobraźnię techniki, tak więc potrafimy poradzić sobie z takim produktem i go dobrze zrobić. Gdybyś miał powiedzieć, na czym tak naprawdę polega magia i niezwykłość takich gwiazdkowych restauracji? To przede wszystkim ludzie. Ludzie, którzy pracują, którzy mają zaangażowanie, są w ten cały projekt, który robią i to jest pierwszy punkt, który jest najważniejszy. Drugim wydaje mi się szef kuchni, który wie czego chce. Bo ludzie w tych czasach muszą wiedzieć, gdzie idą, do kogo idą. Muszą znać szefa kuchni, najpierw z wyglądu, nie tylko z nazwiska, bo dużo osób, powiedzmy, nie widzą, bo szef kuchni jest na backstage'u gdzieś tam z tyłu, albo go nie ma po prostu. Ja już tu część ludzi, gości, którzy przychodzą po raz kolejny, znam już po prostu z imienia. Ja już wchodząc, patrzą się tutaj przez wejście na mnie, czy jestem na kuchni. No i mówią, a pan znowu tutaj? Ja mówię, tak. Od wtorku do soboty codziennie tu jestem. W niedzielę mnie dla was dniu nie ma. Fajnie być pierwszym. Naprawdę fajnie być pierwszym, ale nie był to mój cel, żeby być pierwszym po prostu. Chciałem być dobrym szefem kuchni, prowadzić fajny zespół i cieszyć się z tego, jak pracuję, co robię, jak się spełniam. A ta nagroda przyszła nie przez szczęście, tylko przez ciężką pracę całego zespołu i moją. Każda osoba, począwszy od kuchni, sali, zmywaka i dostawcy, jest tym całym naszym łańcuchem bardzo ważna, bo bez tej całej ekipy ja tylko jestem szefem kuchni, a z nimi tworzymy wielki, duży kolektyw, drużynę, która może robić duże gwiazdki. Doświadczyłeś hejtu jako gwiazdkowy szef? No tak, bo dużo jest zawiści, zazdrości w ludziach, tak więc to jest normalna sytuacja, kiedy osiąga w tym kraju, chyba wszędzie na świecie jakiś sukces, to są przyjaciele, którzy wcześniej nie byli twoimi przyjaciółmi i ludzie, którzy są zazdrośni, albo po prostu tacy są. Zdarzało się jakieś tam dziwne sytuacje, ale ja mam grubą skórę i mam dużą wyporność na takie rzeczy, tak więc nie przejmuję się zbytnio tym, bo wiem, że co robimy, jak robimy i ile siły w to wkładamy, cały zespół wkłada siły, żeby ci goście, którzy przychodzą do nas o 17, mieli super wrażenia, żeby się dobrze z nami bawili, bo oni muszą dobrze z nami bawić się i my też musimy dobrze bawić się, bo jest dobra energia i wszystko funkcjonuje doskonale. Lepiej być w czymś najlepszym niż we wszystkim średnim.